Strzeliłaś kotka, Scarlett. Ale w sobotę wczoraj, jak pokazywałem jej Scarlett, jak się bawiła na piaskownicy, to mi mówiła, że ona idzie zaraz do Biedronki, nie? Do Biedronki, a wczoraj przecież jest, było. No, ja jej mówię, dzisiaj jest święto, tak jak niedziela, także zobacz sobie w tym, w internecie. Jeszcze potwierdź. No i mówiła, że będzie myślała, co tu zjeść. Ja mówię, gdzie tu iść? Ja mówię, że tam jeszcze w tym tamtym starym apartamencie tam jeszcze jest chyba jakieś mięso zostało w zamrażarce. Posmakowała jej. Ja, tu jaka to jest kiełbasa? Masz gruszkę jeszcze. Mam gruszkę. Świeżutko spadła. Świeżo co spadła z drzewa, Scarlett. Niedaleko spadła gruszka od gruszy. Na sadku.
B. Teraz A. Z daleka to się... Tak, wcześniej rośliny zasłaniały. Okej. Okay. Dwa na raz. Jupi! Wyłączone. Dobra. Zobaczymy w nocy. Ale nie zaświecę ci, ja cię zawołam dopiero, jak będzie w nocy. Popatrz, to jest na pilota. To znaczy, wiesz co? I to patrz, tam jest druga. Wiesz, to wiesz, jaka to jest technologia? Bo ja to zrobiłem teraz tylko tak na próbę, nie? Jak to będzie wyglądać, nie? Bo zobaczymy, czy się bardziej opłaca, bo teraz są zwrócone na sosnę. Bo sosna ma taki duży wolumen tych, nie? Czy bardziej się opłaca może po trawniku, żeby tak trawnik był widać wykoszony w nocy? No tak zaświecić na godzinę czy coś, jak chcesz sobie, nie wiem, różaniec odmówić czy coś. Ale wiesz, jaka jest jeszcze, jaki jest patent? Na przykład podłączasz je do czujnika zmierzchu. I za każdym razem, jak się robi wieczór i słońce zachodzi, to one się same włączają. Jego nie ma jeszcze. To jest ekstra, coś ekstra, można to dorobić. Bo wiesz co, bo ja chcę się przekonać w nocy, jak to będzie wyglądało. No bo patrz, teraz ci mogę zaświecić, ale to co? O. Żółte, bo patrz. Zmieniasz na czerwone, na zielone, na niebieskie. Samo się zmienia, na przykład masz takie coś, że on różnymi kolorami albo powoli, patrz, powoli będzie zmieniał na różne kolory.